Witam Cię na kanale Gotuj z Maszką. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci prosty, bardzo prosty przepis na tacos, ale nie z mielonym mięsem, tylko z kurczakiem. Zapraszam do oglądania. Zaczynam z fileta kurczaka. Kroję w cienkie paski. Pokrojonego fileta wrzucam do miseczki i dodaję teraz przyprawy. No to wrzucam tak, sól, pieprz czarny, przyprawa do kurczaka, czosnek granulowany i na koniec bardzo dużo czerwonej słodkiej papryki. Do tego wlewam jedną łyżkę oliwy z oliwek i dokładnie trzeba teraz wszystko wymieszać. Pokrojonego fileta w przeprawach wrzucamy do smażenia. Następnie kroję cebulę w piórka. Pokrojoną cebulę wrzucam do miseczki. Następnie kroję pieczarki. Pokrojone pieczarki też wrzucam do miseczki. Jak widzicie, kurczak nam już się podsmażył, zrobił się złocisty i ładny kolor. Wyłączam i przerzucam do miski do ostygnięcia. Następnie wrzucam pieczarki do smażenia. Po 3 minutach, jak pieczarki się smażyły, wrzucam cebulę. Czerwoną, słodką paprykę kroję też w cienkie paski. Pokrojoną paprykę wrzucam do smażenia. Na koniec pozostało mi pokroić pomidorki cherry. Wracam do patelni, który się smażą pieczarki, cebula i papryka. Smażą się to około 4 minut. Dodaję kurczaka, który podsmażałam na początku. Następnie do tego dodaję pół kostki topionego serka. I będę smażyć około 2 minut, tak żeby serek się roztopił i dodał idealnego smaku. Na koniec dodaję jeszcze troszeczkę soli i pieprzu. Tak przygotowany farsz wrzucam do miseczki. Następnie w taki sposób przygotowuję sobie tortille na tacos. Ja akurat mam 4 tortille, takie większe, i jak wykroiła, wyszło mi 12 takich mniejszych. Ser ścieramy na tarce na dużych oczkach. Starty ser odkładam na bok i na koniec robimy jeszcze sos do tacos. Do miseczki wrzucam 2 łyżki majonezu.
około 3-4 łyżek ketchupu. Pamiętaj, dokładnie trzeba wymieszać. I będzie pyszniutki, bardzo lejący, jak widzisz, sosik. My uwielbiamy ten sos. No to teraz robimy tacos. Na tortilly wlewam sos, rozsmarowuję dokładnie. Dodaję farsz nasz, który smażyliśmy z kurczakiem. Następnie dodaję pomidorki pokrojone. I na to dużo seru tartego. Układam, jak widzicie, w żaroodpornym naczyniu od razu. W taki sposób, żeby się nie otwierały. Jedne przy drugim, mocno przyciskając. I zabezpieczam miseczką mniejszą. Wstawiam do nagrzanego piekarnika na 180 stopni na 15 minut. Ale pachnie! Jeśli Ci się spodobał mój przepis, koniecznie podziel się ze znajomymi. Już teraz możesz mi postawić kawkę. Pozostawiam link w opisie. Jak pięknie się roztopił serek. Tacos z kurczakiem wyszedł bardzo pyszny, także polecam skorzystać z przepisu i, jak mówiłam, podzielić się ze znajomymi. Jeśli Ci się podobają moje przepisy, subskrybuj mój kanał.